Witam cię serdecznie, Maciej, z tej strony. Kolejne dziewiąte zadanie z matury z czerwca z 2019 roku, z poziomu podstawowego. No i mamy zadanie z dziewiąte, czyli standardowo lecimy sobie już ciągami, bo ciągi się praktycznie zawsze na maturze, znaczy nie praktycznie, zawsze się pojawiają. I to jest praktycznie pierwszy dział, który ja zawsze proponuję każdemu, żeby się nauczyć, bo można dużo punktów na tym zarobić. Zwłaszcza dla osób, które chcą po prostu zdać. No i zadanie mam następujące. Dany jest rosnący ciąg arytmetyczny określony dla liczb naturalnych większych od 1, ale tak jest zawsze. O wyrazach dodatnich, jeśli wiemy, że wyraz drugi plus wyraz dziewiąty to jest wyraz czwarty plus jakiś wyraz, to k jest równe. No i można było stwierdzić tak. Mam sobie wyraz drugi. Mam dodać wyraz dziewiąty. No to jest wyraz czwarty plus wyraz... I co tu wpisać? No to też 2 plus 9 to jest 11, więc 4 plus 7 to też będzie 11. I powiem wam jedno, to jest poprawna odpowiedź. Aczkolwiek może się dla osób, które tego nie wiedzą, wydawać troszkę za łatwe i dlatego nie zaznaczam tej odpowiedzi. My sobie to oczywiście ładnie rozwiążemy i pokażę wam, że tak faktycznie jest. Przy czym przypominam, że wyraz n-ty, czyli jakiś tam wyraz, to jest wyraz pierwszy, dodać n minus 1 razy różnica, bo to jest ciąg arytmetyczny. To jest wzór na dowolny wyraz ciągu. No to co? Skoro tak jest, to korzystając z tego wzoru a2, czyli za n stawiam dwójkę, to będzie wyraz pierwszy no plus różnica. Zresztą tak się tworzy ciąg arytmetyczny, że do pierwszego wyrazu dodasz różnicę, to otrzymasz kolejny, czyli drugi. Natomiast wyraz dziewiąty możemy potraktować w ten sposób, że to też jest wyraz pierwszy i teraz ile trzeba dodać różnic, żeby stanąć na wyrazie dziewiątym? No od pierwszego, jak dodam 8 różnic, to będę na wyrazie dziewiątym. To też jest zresztą z tego wzoru wynika. Wyraz czwarty. Co to będzie? Wyraz czwarty to będzie oczywiście wyraz pierwszy plus... No, pierwszy plus różnica, plus różnica, plus różnica. I trzy różnice, no bo 1 plus 3 to jest 4. No i tu mamy ten nasz wyraz AK. Można zauważyć, że tu jest A1, czyli jeżeli odejmiemy sobie A1, to te wyrazy nam się skasują. Co otrzymamy? Tu zostanie A1 plus różnica plus 8 różnic. To jest 9 różnic. A tu zostaje 3 różnice. Dodać wyraz A. Odejmiemy sobie oczywiście te 3 różnice. A więc wyraz pierwszy plus 6 różnic to jest jakiś wyraz AK. A skoro to jest A1 plus 6 różnic, to wynika z tego, że to jest tak naprawdę A7. To znowu, 1 plus 6 to jest 7, zgodnie z tym wzorem, że 1 plus to n minus 1 to jest n. No i mamy, że to jest wyraz siódmy. Tu macie ładnie rozpisane matematycznie, jak to fajnie, ładnie powinno wyglądać, gdyby to było zdanie za dwa punkty. A tak od razu można po prostu dodawać, że 2 plus 9 to 11, czyli 4 plus 7 też jest 11. Pytania w komentarzach, łapki w górę mile widziane, a ja zmykam do kolejnego. Cześć.